Czołem widzowie, będąc w Lublinie polecaliście mi lokal Dirty Joe, zatem postanowiłem coś tam opędzlować, długo się zastanawiałem co, ale gadałem z Fornalem z kanału Fornal TV i mówił, że spoko skrzydełka tam są, no i ja sam nie miałem chęci na burgery czy coś takiego, to mówię, wlecimy w skrzydełka barbecue. Zachodzę, tam stoliki obsługują normalnie kelnerzy, wystrój iście amerykański, to taki właśnie pub w takich klimatach, ale to zamierzony efekt, poprosiłem o stolik i pani wskazała mi drogę. Dostałem menu i zostałem poinformowany, że jak się namyślę, to można przywołać panią kelner specjalnym przyciskiem. Poszedłem do toalety, wracam, a tam rozłożony papier i posypane czekadełkiem w postaci popcornu. Jak się potem okazało, pani przynosi te skrzydełka w misce i wywala je wszystkie na papier. Ciekawe, bo nie bawił się tam w talerze. Czas oczekiwania to 15 minut, nawet może niecałe, a cena to 27,90. I powiem wam, zdziwiony byłem, ile tego jest za te pieniądze. Około 15 sztuk, jak dobrze liczę, co wychodzi niecałe 2 zł za sztukę. W KFC, no wiadomo, że to inne skrzydełka, ale cenowo jak wychodzi drożej tam, a tutaj po taniości. Co do smaku, to mi smakowało skrzydełka Coca-Cola barbecue, były ze słodkim posmakiem sosu barbecue właśnie, który nie był dymny i przepalony, bo ja jestem wyczulony na niektóre sosy, zależy gdzie, jaki podają i właśnie nie zawsze mi pasuje. Tutaj było barbecue naprawdę spoko. Słodziutkie, jadłem sobie po kolei te skrzydełka i niektóre były bardziej chrupiące, a niektóre miękkie, ale posmak ten słodki towarzyszył w każdym z nich. Pojadłem pod korek, a jeszcze ze świadomością, że nie zostawiłem tam fortuny, no i moje wrażenie o tej knajpie było bardzo pozytywne. Dlatego dzisiaj postanowiłem dać mocne 8 na 10. Możecie napisać w komentarzu, czy jedliście w tym lokalu, pewnie będziecie polecać burgery. No ja jak będę następnym razem to nauczony doświadczeniami, że jest tam smacznie, wyjadę sobie w jakąś inną pozycję, zobaczymy co to będzie. Tymczasem to na tyle i jak ktoś ciekawy filmów z Lublina, może sobie wejść w mój profil, bo jest tego już wrzucone sporo. Pozdrawiam, cześć!